gdzie w tym miejscu leżał. Właśnie, teraz możemy zbliżenie wziąć i już jest tak, jak to zostawiliśmy. Dobra, więc za nami można powiedzieć pierwsza zagadka. Ten gość ciągle coś gada. Z ciemności. Drzwi, musimy wejść prawą stroną, bo tutaj nam coś blokuje, lewą stronę drzwi. Wchodzimy i tu da się nam po raz pierwszy w zasadzie we znaki to niewygodne sterowanie, takie obracanie się, skokowe przechodzenie między lokacjami, zbliżenia, oddalenia obrazu, dobra. Tutaj mamy jakieś talerze, możemy się pobawić, o, podotykać sobie, tutaj nawet psiknąć, ile razy chcemy. Takie bajerki, które no do niczego tak naprawdę nie służą, jedynie żeby może nadać trochę realizmu tej całej sytuacji, bo ta gra jest bardzo statyczna, a dzięki temu można poczuć się, jakbyśmy mieli do czynienia z prawdziwymi rzeczami, bo wszystko można dotknąć. O, zaraz, zbliżenie na kwiaty też można chyba wziąć, czy nie? Może to nie te kwiaty. No w każdym... O, tutaj są jakieś kwiaty, więc to pewnie na te drugie. Na obrazy można brać zbliżenie, ale tutaj nic ciekawego nie mamy. O proszę, ciasteczko, pieprze, czy to sól jest, nie wiem, papierosy, ketchup. Legenda Artura. Król Artur do dziś jest postacią tajemniczą. Opowieść o nim była przekazywana przez wiele pokoleń, jednak poza legendą nie odkryto wiele. W Cornwalli wiele zabytków i ruin ma coś wspólnego z jakąś legendą arturiańską. Jest to chyba najczęściej używana w turystyce wizytówka miejscowych atrakcji. Według jednej z wersji tej legendy, król Artur był Cornwallijczykiem, a Cornwallia była jego królestwem. Dziś z królem tym łączy się zamek Tintagel. Prawdziwe jego znaczenie zostało zapomniane. Można stwierdzić na pewno, że imię Artura stało się określeniem postaci złożonej z wielu opowieści o starożytnych bohaterach, ich władcach, zapomnianych królach i wielkich wojownikach. Kim byli ci starożytni władcy, wchłonięci przez znane nam dzisiaj legendy o królu Arturze? Historia podpowiada nam, że we wczesnych okresach epoki Kamienia Łupanego w prehistorycznej Cornwallii nie mieszkało wielu ludzi. Te zapomniane społeczności rosły równolegle z migracjami ludności z Europy, Irlandii, Walii i reszty terytorium dzisiejszego Zjednoczonego Królestwa. Cornwallia podzieliła się na mniejsze królestwa, z których każde miało własnych władców, bóstwa, wierzenia i legendy. Pod naciskiem najeźdźców ludność przemieszczała się z jednego obszaru na drugi. Wraz z nimi przemieszczały się też legendy o miejscowych bohaterach. Nawet historia inwazji Juliusza Cezara w 55 roku przed naszą erą zawiera ślady prowadzące do bohatera, który mógł stać się częścią legendy o królu Arturze. Cornwallia jest twierdzą starożytności. Zachowało się wiele z często zapominanej historii i można się tego dowiedzieć, odwiedzając tutejsze zabytki i ruiny. Zapomniani królowie i bóstwa ukazują się w takich miejscach jak Lannion Quoit albo Kuła z francuskiego pomiędzy Penzance i Land's End. Współczesne wersje legend powiadają, że król Artur przed ostatnią bitwą zasiadł do grobowca jak do kamiennego stołu. Ta legenda arturiańska w istocie zawiera opis zbezczeszczenia tej dobrze zachowanej komnaty grobowej jednego z prawdziwych królów z dawnych czasów. To taki artykuł. No, nie wiem, czy wam się podoba to, że czytam. W każdym razie... No, jak nie będę czytał, to nie będziecie wiedzieli, o co chodzi w fabule, więc to by zupełnie nie miało sensu. Krzyżówka. Mamy tutaj krzyżówkę. Poziomo, pionowo, nie będę jej rozwiązywał, bo... Na razie nam to jest niepotrzebne. Właściwie to nie wiem, co te cyfry w nawiasie oznaczają, bo siódemka w dół, siódemka pionowo na 3 litery, a tu jest 6. Aha. Przypuszczam, o co chodzi. Przypuszczam, że tu chodzi o tłumaczenie na język polski. Bo tu jest pewnie krzyżówka po angielsku. A ta... ilość liter w nawiasie to pewnie jest ilość liter w języku polskim. Też nie mam pewności, będę sobie musiał ją rozwiązać w tej chwili, no nie w tej chwili, ale poza nagraniem.
Tutaj no nie będziemy tracić czasu na to. Marianne Fechels. Więc tu mamy jakąś modę ubrania. List, kolejny list. Ben, dziękuję za kwiaty, które mi zostawiłeś. Zrobiłeś mi piękną niespodziankę. Wiesz, ile pracy mnie kosztuje ciągnięcie tego kursu wieczorowego. Napisałam właśnie egzamin i nie mogę doczekać się wyników. Życz mi szczęścia. Zastanawiałam się, czy może chciałbyś pójść ze mną oblewać, gdy dostanę wyniki. Na smutno lub na wesoło. George na pewno da ci wolne. Całuję, M. Tu żyją ludzie, już wiemy, bo mamy list, tam ktoś był zamknięty. Dobra. Więc to może trochę nam dodać otuchy, że kogoś tutaj jednak znajdziemy. Kto by nam mógł pomóc. No i tutaj też to przechodzenie jest trochę męczące, bo na przykład chcemy wziąć zbliżenie na tą tablicę, nie wiemy czy z tego ekranu, więc idziemy w lewo, tutaj znowu jej nie widać. O, trzeba podejść, krok w przód zrobić i dopiero w prawo i dopiero możemy wziąć zbliżenie. Tu jest takie menu, niestety nie przetłumaczone, szkoda, grafiki nie zostały przetłumaczone, jedynie no, sam tekst. Ach, ta grafika też się prosi o przetłumaczenie. Chociaż z drugiej strony może zostać jak jest, to nie jest aż tak ważne. Tutaj, o, możemy sobie podotykać nawet, no nie to. Mówiłem już coś o tym, że to jest męczące, no nie chcę tutaj wziąć zbliżenia. Chyba będziemy musieli podejść, tak, jeszcze trzeba podejść. O, tu jest kolejna tablica. I proszę, dni, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Na 2 tygodnie plan, od 19 do 31 dnia miesiąca. Widzieliśmy, to chyba Maggie pisała, podpisywała się M. Kuchnia, kawiarnia, dystrybutory. Ben, George i Maggie i Carol, czyli 4 osoby. 4 osoby tutaj dyżurowały, ale na razie tylko widzimy jednego kolesia zamkniętego, a reszta, gdzie jest reszta? Do wszystkich pracowników. Zwracamy uwagę, że w okolicy pojawiły się fałszywe banknoty 10-funtowe. W przypadku przyjęcia ich przez pracownika zostaną one odliczone od pensji. Należy zwracać uwagę na następujące szczegóły. Czy nadruk jest niewyraźny? Czy banknot jest zbyt cienki lub zbyt gruby? Czy banknot jest niedodrukowany? Czy banknot jest w języku angielskim? Czy banknot jest prostokątny? No, no. A co mają przyjmować, trójkątne czy okrągłe banknoty? Babs Caps. A, może zapiszmy sobie numer. Może się do czegoś przyda. W każdym razie, no, takie rzeczy w grach przygodowych należy zapisywać, bo zawsze później może być taka konieczność, żeby z nich skorzystać. 0503-265-636. Numer telefonu zapisany. Kolejny numer. Też, no, wątpię, że się przyda. Ale na wszelki wypadek. Edward Breeze. No raczej po co byśmy mieli do takiego kolesia dzwonić? School Disco! Hardcore Trance! Na jakieś muzyczne show. Na November 2nd, 7th, czyli od 2 do 7 listopada. The Bunker Dulow Cornwell. DJs Dermot Bokesey, Acaladia Dasta. Jakoś tak. Dobra, kolejny list. Tym razem pewnie od George'a. Od George'a, to jest George? Chyba George. Do... George? George. Od George'a do Bena. Ben, Maggie zadzwoniła dziś, że jest chora, a Carol ciągle ma urlop. Będę tu w ciągu dnia, pracując w biurze, dopóki jest cicho. Mogę załatwić za ciebie obowiązki z pompami, jeśli popracujesz w kuchni. Zmywanie może poczekać do jutra, jeśli jesteś zbyt zajęty. Pan Morse prosił też, żebyś ściszył trochę radio. Wiem, że wieczorna zmiana może być nudna, ale postaraj się trochę mniej hałasować, kiedy ten biedak próbuje spać. Zrób porządek i odkurz dziś wieczorem. G. No, czyli George, jak mnie mam? Dobra, to już przeczytane, teraz no kolejne takie zabaweczki, można sobie nadgryźć nawet ciastko.
Ale, no, jak już mówiłem, to się do niczego nie przydaje. To się nam może przydać, bo jest jakaś maszyna. Ale na razie też jeszcze nam się to nie przyda. Tu widzimy taki kursor, to znaczy, że będzie tu trzeba użyć jakiegoś przedmiotu, którego na razie nie posiadamy w ekwipunku. Ben, czy możesz zanieść kolację Phila do pokoju numer 2? Dziś o 18:30. Powiedział, że będzie na wieczornym obchodzie wykopalisk, więc zje jak wróci. Tylko nie zapomnij, kod do zamka 874. Pamiętaj, że klawisze gwiazdka i hash resetują zamek. Nie, czyli George pewnie. Pokój numer 2, mamy kod do pokoju numer 2. Jak pamiętamy, mieliśmy 3 pokoje po przeciwnej stronie kawiarni z zamkiem szyfrowym. Teraz wejdźmy tutaj. Jest niestety ciemno, ale tutaj jest lampa. I co, mamy zapałki. A, musimy tutaj to przekręcić i teraz możemy wyciągnąć zapałkę i trzeba ją, to ciekawostka, odpalić właśnie od pudełka. O, i zapaliliśmy teraz latarnię. Możemy ją zabrać ze sobą. I to jest punkt zwrotny w naszej grze, będziemy mogli teraz po lasach się włóczyć. Ale tutaj na razie te bezpieczniki. Tu jest plan bezpieczników, lobby, szyld kawiarni, kawiarnia główne światła, kuchnia i kuchnia główne światła. Kuchnia, jesteśmy w kuchni, więc najpierw, o, wyłączmy tutaj i tu jest coś nie halo. Połączmy wszystko jak trzeba i już światło możemy zapalić. No i co, przeszukajmy pomieszczenie trochę. Możemy tutaj znów się pobawić. No, takie. To jest tylko wrażenie, że gra żyje. Gra żyje, no gra nie żyje. Ale że jesteśmy w jakimś realnym miejscu. Tutaj mamy radio, możemy je włączyć, ale na razie żadnej częstotliwości nie znamy konkretnej, więc nic nie złapiemy. Wyłączmy więc. A z tymi zbliżeniami jest problem, bo łatwo coś przeoczyć, taki plusik, trzeba na niego polować. Prawie pixel hunting, bo widzimy, no. Tu jest plus i tu jest plus, wydaje się, że to ten sam plus, a nie jest to ten sam plus, bo tu jest zbliżenie na radio, a nieco niżej na zlew. Z niedomytymi naczyniami. Właściwie w ogóle nie umytymi, a tutaj jest jeszcze plusik. Kolejny i kolejne zbliżenie, więc to jest bardzo niewygodne niestety i to trochę zabija tę atmosferę, ale ona się mimo wszystko według mnie broni. Ciekawostka, ciekawy plakat. An uncooked egg could be murder. Don't kill your customers. Niedogotowane jajko, czy niezagotowane jajko może być mordercą. To ciekawe, bo ja mam wrażenie, że czasem tych jajek nie dogotowuję i je zjadam, więc no, muszę uważać, bo może mnie takie jajko zabić, a przecież salmonella, o kurczę, nie pomyślałem o tym. Dobra, bierzemy to coś, podstawki do jajek, bo też widzimy, no, tu plusik, łatwo te plusiki się ze sobą zlewają. Tutaj jest koszyk też zabieramy. Tych konserw, czy co to tam jest. Tych puszek w każdym razie nie zabieramy ze sobą. A kolejne zbliżenie. Czy tutaj coś znajdziemy? Nie. Wash your hands. Myj ręce. Dobrze radzą twórcy. No i niestety tak się trzeba w tym babrać, w tych zbliżeniach. To niestety znacznie obniża ocenę końcową. Ja przyznam, że oceniłem grę tylko na 7. Nie pisałem żadnej recenzji, ale generalnie oceniam sobie każdą grę po jej przejściu. Przynajmniej każdą przygodówkę.